Witam serdecznie w Rudzie Śląskiej. Proszę Państwa, to przedostatnia kolejka bardzo krótkiego sezonu najstarszej kategorii U20. Rozpoczęliśmy na początku października, kończymy w połowie grudnia. Pogoń nie wygrała do tej pory ani jednego meczu, chyba nie wygra. W tym momencie Szczelanią przegrywa 20 punktami. O mistrzostwo powalczą Mickiewicz Katowice i Dąbrowa. Prawdopodobnie Tychy trzecie i ta trójka awansuje do mistrzostw Polski, a pozostałe drużyny Czelać, Pszczyna i Pogoń. Miejsca 4-6, z tym, że Pogoń bez porażki ostatnie, bez zwycięstwa ostatnie miejsce. Czelać chyba przedostatnie i czwarte miejsce. Drużyna Witka Brąsza, Pszczyna. No ale to tak, dużo młodych gra w tym U20. Dominujący rocznik jest 9-7, ale tu z rocznika 9-7 można na palcach policzyć jednej ręki zawodników. Jest 9-8, 9-9, 2, nawet 2-1. Taka zbieranka różnych roczników, na siłę robiony w ogóle ten rocznik. Porządni starsi zawodnicy już grają dawno w drugiej, trzeciej lidze. Nie bawią się w jakieś U20, żeby na siłę coś tworzyć. Co możemy liczyć, to może na Króla Strzelców. Szansę ma Kozłowski z numerem 8. A co to daje być Królem Strzelców w drużynie, która nie wygrała meczu? Taka rekreacja. Jeszcze kontuzje się nabawi na koniec. Byście Pszczyną wygrali albo przegrali? Dwa razy? A Pszczyna się tam połączyła z Rybnikiem jakoś. Czyli Czelać wygrywa tylko z Pogonią. Pogoń z nikim. A Pszczyna tylko... Pszczyna tylko z Szeladzią. Jedyny wierny kibic. Pomachaj tutaj. Pomachaj tutaj trochę. Mówię, jedyny kibic, co przyjechał. Ja już też filmowałem i machałem do kamery. Pozdrawiam. Ja im godą, że u nas jest ty z Czech z 2001, nie? I u was jest z Czech. Zagrumy się po meczu streetball. Jodą nagroda. A potem pójdziemy do mnie na kawa. Jeżeliś autem. Ciekawy, jakby to się skończyło. I kawa. Mi się wydawało też, że był czysty faul. Nie? Dostał w rękę, nie? Może sobie wszystko skończy. Przeszli się do domu na kolację. Dzieci w domu płaczą. Dobre.
74-52. Na MCK Strzelec. Limit wody już wyczerpany. Jak to? Ja nic nie brałem. Także kończę filmowanie. Jest to mój ostatni filmik z kategorii U20. Następny mecz, ostatnia kolejka, Bogoń będzie grała na wyjeździe, ja już nie pojadę, więc kończę sezon U20 z filmowaniem. Przechodzi to do historii. I za rok, nie wiem, czy Bogoń wystawi U20, jeśli nie wystawi, to mnie nie będzie. Życzę wszystkim zawodnikom powodzenia w drugim sezonie i grania w seniorskiej koszykówce. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z rozrywek U20 kończących się na Śląsku, a drużynom z Dąbrowy Górniczej, z Katowic i z Tychów życzę dojścia do wielkiego finału. Drugi Śląski pozdrawia wszystkich U20 z Ziemi.